A teraz u nas zrobi się bardzo gorąco, ponieważ Rafał Maślak, zwany śliskim Rafałem, również teraz nam przedstawi hot pogodę. Tak. I będziemy mówić tylko o ciepłych dniach, także ja, Rafał, uważam, że ty chociaż tą koszulę powinieneś ściągnąć. Bo jednak rozmawiamy tutaj o ciepłych klimatach. Ale nad polskim morzem jest zawsze zimno. Ja tam zawsze jeżdżę ubrany i opalam się w koszulce. Ach, no dobra. No. Zawsze błądzisz widocznie. No to może spodnie. Podamy prognozę pogody na najcieńsze miejsce w naszym kraju. Proszę bardzo. Chałupy okolice, czyli Gardia, Skret w jednym. Chałupy, welcome. Panie Rafale, proszę bardzo. Okej. Okay. To ważne dobra. Dla pana. Czekaj, daj mi. Mocno, mocno, mocno. Jeszcze. Zaaplikuj. Nad Helem niestety pochmurnie, ale na brak słońca nad polskim morzem nie jest przecież niczym nowym. W nagrodę jednak mieszkańcy Kuźnicy, Juraty i Chałup dostaną temperatury. Gdzie to jest, proszę pana? Ale gdzie to jest, proszę pokazać? No nie wiemy, nie wiemy. No. Dochodzące już nawet do 24 stopni woda w Bałtyku osiągnie niesamowicie 16,5 stopnia Celsjusza. Ale ty, Rafał, jesteś gorący i taki Give me more. O. Ciąg dalszy, prognozy pogody już teraz. Pływanie więc raczej w pontonie. Na szczęście nie będzie ani padać, ani bardzo wiać. Meteopaci mogą znacznie. Ale mam odlot. Geometr będzie obojętny. Okej. Okay. Uwaga, wędkarze. Coś dla wędkarzy. Od piątku warunki do brania ryb będą dobre i bardzo dobre. Drodzy państwo, pamiętajmy jednak mądre słowo starego przysłowia. Czego lipiec się stara, rano moja. No, nie doważy. Tak. Hej, to ba... Ale ja nie widzę, co czytam. Tego wrzesień okay. Nie dosma... Teraz ty. Czego lipiec i sierpień nie doważy, tego wrzesień nie dosmaży. Laura, Rafał Maślak, do... Zobaczenia!